Będą to na przykład reakcje alergiczne, ale wywołane nie samym probiotykiem, tylko na przykład substancjami wypełniającymi, które dodane są przez producentów do kapsułek. Jeżeli więc mamy na przykład alergię na gluten, to poszukajmy takiej kapsułki, takiego producenta, którego tego składnika do swoich kapsułek nie dodaje. Kiedy ewentualnie powinniśmy zastanowić się, czy probiotyk nam rzeczywiście nie służy? No na pewno wtedy, kiedy będziemy mieli jakieś sensacje żołądkowo-jelitowe związane z jego przyjmowaniem. Mogą to być bóle brzucha, wzdęcia, mogą to być zaparcia, czy też biegunki. Czyli krótko mówiąc, to czy nam probiotyk służy, czy nie, poznamy po naszym stolcu. Jeżeli jest gładki, bez spękań, bez problemu przechodzi przez kiszkę stolcową, to wszystko jest w największym porządku.